Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj poruszymy sobie temat bandy Jacka. Jack jest to postać z Bilgewater, który jest takim humanoidalnym rekinem. Ale przed tym wszystkim to zostaw oczywiście łapki w górę i subskrypcję, bo bardzo mi zależy na stóweczce. I też zostaw jakiś fajny komentarz, no to ci przypnę serduszko i będzie elegancko. A więc tak, no Jack, jest to bardzo dobry fighter. Wygrał wszystko na Bilgewater, całą taką galę. Prawie jak Fejma ma. No i udał się do Seta, prawda? A potem losy, no to sobie tam wyszukajcie na YouTubie, bo to nie jest odcinek, kim jest, niestety. No i oczywiście, jak każdy, absolutnie każdy bohater ma tam swoją jakąś ekipę, bandę. No i tutaj też mamy. No i pierwszym przedstawicielem tej bandy jest Knuckle, czyli taki bardzo malutki rekinek, aczkolwiek mały, ale też zwinny. Tutaj widać jego broń, jakieś takie dwa małe sztylety, ale duże zamieszanie tutaj wywołał na tej arenie. Możemy tak zauważyć. Trochę większy, ale również sprytny Mako może się tu mierzyć już z większymi przeciwnikami. Tutaj już widzimy jakiś taki kryształowy miecz. Jest to jakiś rodzaj ryby, taki ryba połączona z rekinem, oczywiście humanoidalna. I bardzo mało o niej wiemy. No i najpotężniejszy, najsilniejszy, czyli byk, jest to czteroręki rekin, który właśnie tutaj jedną ma złamaną, tej czwartej nie widać, nie wiem czy w ogóle ma, ale trzy ręce to tak nieparzysta liczba, ale mniejsza o to. Z jego lore wynika, że kiedyś w Bilgewater przegrał właśnie z Setem i właśnie ma tą z jakim Setem? Z Jackiem przegrał i ma tą złamaną rękę. No i dołączył do Jacka, do jego kampanii. Ale to, że pokonał go Jack, to nie znaczy, że jest jakiś słabszy, gdyż Jack jest naprawdę silnym rekinem. Mamy również perfidnego organizatora. Jest to taki szef, że tak powiem. On w Bilgewater właśnie robił tą całą galę. On tym wszystkim zarządza. To jest taki ojciec ryzyk. No i tutaj udał się też z Jackiem na tą arenę do Ioni. No i mamy pięści Pablo, czyli trenera Jacka. Tutaj widzimy w przerwie pomiędzy rundami się tutaj ochładza go i tak dalej, tą całą procedurę. Również też trenował Jacka, również dostał od niego. Więc to po raz kolejny podkreśla nam potęgę Seta. Jacka, przepraszam. Co mi się tak myli, kurde? Ten Jack, Set, Jack. Jack, Set, blablabla. No i tutaj taki kontrowersyjny wybór, gdyż mamy jednostkę, postać o imieniu Anioł. Jest to jakaś tutaj fajterka, która
też na tej arenie w Bilgewater się bije. I patrząc na to, że też jest takim rekinem trochę i jest młodsza, może to być córka Jacka. Tak jest. To nam wszystko wnioskuje. Nie ma żadnej interakcji z nim, ani żadnego wpisu pod tą kartą, aczkolwiek wszystko na to wskazuje. No i tutaj ona też mówi, tylko na tyle cię stać. No i potem z jej przeciwnika zostaje po prostu miazga. No i jeszcze jedna taka bonusowa karta, kieszonkowiec. Jest to właśnie żaba, czyli może jakieś powiązania z Tom Kenchem, aczkolwiek ukradła ona właśnie pieniądze aniołowi i możliwe, że te pieniądze idzie dać Jackowi albo Tom Kenchowi. Nie jest to do końca powiedziane. Aczkolwiek Jack i Tom Kench dokładnie Jack u Tom Kencha podpisał pewien kontrakt, że ma być najpotężniejszym gladiatorem w Valoranie, czyli na Runeterrze. Ale tam potem jakieś spinki poszły i ogólnie nie wiem do końca, jak to się teraz miewa. No i jeszcze tutaj muszę wstawić statek Jacka, czyli królewski dwór. Tutaj oczywiście tam niezła biba się kroi, jak zawsze. Tam ta cała załoga no, wraca do Bilgewater z Ioni. No i to jest taki nietypowy statek, gdyż połowa okrętu jest nad wodą, a połowa pod wodą. No, oczywiście, że to niszczy prawa fizyki, ale spokojnie, to jest tylko lore. No i to na tyle chyba dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem temat wyczerpałem, gdyż no, nie znajdziecie na YouTubie drugiego takiego filmiku o konkretnie bandzie, tej całej załodze Jacka. Więc mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeżeli film się podobał, to oczywiście tam łapka, subik, komentarz i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.